Witam wszystkich na kolejnej środzie edukacyjnej, i dziś porozmawiamy sobie o tym, czemu dźwignia nie wpływa na przychód z pozycji. I teraz aspektem, który sobie omówimy, jest to, że sama dźwignia nie wpływa na przychód z pozycji. To wartość wejścia oraz miejsce, gdzie się zabezpieczamy, definiuje nam potencjalny przychód. I teraz tutaj sobie wejdziemy na przykład. Jeżeli planujemy zająć pozycję, to w pierwszej kolejności my musimy wiedzieć, gdzie w ogóle ustawiamy stop lossa. Może teraz, jeżeli chodzi o samą dźwignię, to yy, na giełdzie krypto my mamy możliwość regulowania dźwigni, natomiast na rynkach forexowych dźwignia jest ogólnie z góry zazwyczaj ustawiona. I teraz yy, na rynkach forexowych musimy operować wartością pozycji po to, żeby wejść taką kwotą, żeby nasz, nasza strata była zawsze procentowo taka sama. I teraz to jest jeden z ważniejszych aspektów: mianowicie, jeżeli otwieramy pozycję, to za każdym razem musimy zdefiniować, gdzie będzie nasz stop loss. Jeżeli nie będziemy mieli zdefiniowanego stop lossa, to nie mamy pojęcia, jaką kwotą tak naprawdę otwieramy pozycję. A dopiero wtedy, gdy mamy zdefiniowane miejsce negacji nas naszego scenariusza, to dopiero wtedy my możemy dopasować nasz kapitał w stosunku do też dźwigni na tyle, żeby zawsze stracić 1% depozytu. Przykładowo, teraz, jeżeli chodzi o tą stratę, ona nie powinna być większa niż 5%. Natomiast 5% to i tak jest dość duża kwota, dlatego powinniśmy poruszać się tylko i wyłącznie na poziomie 1%. I teraz na przykład otwierając pozycję na giełdzie kryptowalutowej. Mamy możliwość w trakcie już posiadania takiej pozycji zmiany dźwigni. I wiele osób tak robi, że sobie nagle przesuwa dźwignię na 100 i widzą, że tam procenty im mocniej zasuwają, ale to nie będzie miało żadnego wpływu na y, zwiększenie naszych przychodów z pozycji. Teraz hmm, przejdźmy sobie może tutaj do takiego wyliczenia y, i przykładowo, jeżeli mamy depozyt 1000 dolarów i używamy dźwignia, X1, czyli jest to tak naprawdę spot, to w tym momencie kwota potrzebna do zajęcia pozycji no, wynosi 1000 dolarów. Jeżeli mamy 1000 na koncie i użyjemy dźwigni razy 10, wtedy kwota do zajęcia danej pozycji na przykład będzie to 100 dolarów. Dzięki czemu możemy otworzyć 10 takich pozycji. Jeżeli mając 1000 dolarów użyjemy dźwigni razy 100, to z naszego depozytu do zabezpieczenia pozycji zejdzie tylko 10 dolarów. Dzięki czemu będziemy mogli otworzyć ogólnie około 100 takich pozycji. W związku z czym, dźwignia to jest ogólnie pożyczka od giełdy. I teraz, na przykład, jeżeli mamy tą dźwignię 100, to używamy dychę własnego kapitału, ale cała reszta to jest pożyczka, za którą my później musimy oczywiście jeszcze zapłacić jakąś tam drobną opłatę. W związku z tym, sama dźwignia jest po to, żeby. Nie używać naszego depozytu, tylko żebyśmy e, użyli tylko cząstki naszego depozytu do zabezpieczenia, dzięki czemu jesteśmy w stanie otworzyć więcej pozycji. I ma to bardzo duże znaczenie, jeżeli ktoś ma na przykład mniejszy depozyt. I teraz mając takie 1000 dolarów, jeżeli ktoś sobie ustawi dźwignię razy 100, no to takich pozycji będzie mógł otworzyć dużo więcej. I tutaj głównie właśnie o to chodzi. I teraz. Mm. Teraz najważniejsze jest to, żeby trzymać się właśnie całego założenia, żeby zawsze stracić tylko i wyłącznie 1%. Dopiero w momencie, kiedy mamy ustawionego stop losa, mamy jakąś tam ustawioną dźwignię, to wtedy lawirujemy wielkością pozycji, żeby tak to dostosować, żeby zawsze przy uderzeniu w stop lossa, żebyśmy stracili tylko i wyłącznie właśnie 1% depo. Nie możemy przekraczać wartości procentowych, bo wtedy, kiedy nasze pozycje będą stratne, no to zbyt szybko zaczniemy tracić nasze depo. I teraz podsumowując, sama dźwignia nie wpływa na przychód z pozycji, Liczy się wartość wejścia oraz to, gdzie zabezpieczymy to wejście. To będzie nam definiowało nasz potencjalny przychód. Dźwignia jest tylko od tego, żeby część depozytu po prostu pożyczyć od brokera. I na dzisiaj to wszystko. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Pozdrawiam, cześć.